Ja myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Jest to największa inwestycja chyba ostatnich 20 lat w Kamieńsku. Inwestycja, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Inwestycja, która była nam bardzo potrzebna. Co prawda musieliśmy trochę na nią poczekać, żeby móc finansowo pociągnąć tą inwestycję. Natomiast dzisiaj no, jest wielki dzień, jest wielka radość, jest super, że możemy oficjalnie otworzyć. Co prawda już sala była testowana przez dzieciaki ze szkoły podstawowej przez miesiąc czerwiec. Testy wypadły pozytywnie, więc możemy śmiało dzisiaj otworzyć, poświęcić, zaprosić gości. Budynek jest, staraliśmy się, żeby budynek miał jak najprostszą konstrukcję, jak najbardziej tradycyjną. Jest jedna duża płyta pełnowymiarowa. Możemy grać w siatkówkę, w koszykówkę na tej sali, w tenisa ziemnego. Również możemy tą salę podzielić na trzy mniejsze salki, żeby dzieciaki mogły wejść na więcej tutaj zajęć. Jest sala do squasha, jest siłownia, jest fitness, całe zaplecza łącznie z parkingami, z terenem zielonym. Inwestycja kosztowała 14,5 miliona. Myślę, że to była taki czas dosyć dobry na tego typu inwestowanie. Ona jest na pewno duża, większa niż ta, którą mamy wbudowaną w szkołę. No jest na pewno więcej, bardziej jest rozbudowana, jest więcej na przykład drabinek, są takie drabinki do wspinania, jest taki sznur wiszący do wspinania. No na pewno jest więcej takich atrakcji, takich do ćwiczeń. Jest też większe pole do popisu dla uczniów, żeby na przykład mieć lepsze WF-y, żeby też cała, każda po prostu klasa mogła się zmieścić na jednej hali, więc to też jest fajne. I no w sumie myślę, że ta hala powinna powstać już bardzo dawno, od dłuższego czasu, bo no jest po prostu potrzebna. No i ja na przykład zawsze mówiłam, że na przykład ta sala, którą mamy tam w szkole, jest niewystarczająca dla nas wszystkich, bo tam też nie ma takiej specjalnej podłogi, na której można sobie normalnie ćwiczyć, tylko są po prostu takie panele, które są strasznie twarde i na nich się też no niewygodnie po prostu biega i w ogóle, więc taka hala jest po prostu nam potrzebna i na pewno będziemy z niej często korzystać. Z pewnością każdy obiekt sportowy, który powstaje, który jest oddany do użytku, który będzie mógł być wykorzystywany przez uczniów danej szkoły podstawowej, danej szkoły średniej, generalnie każdej społeczności ma bardzo wielkie znaczenie. Coraz więcej skupiamy się na sporcie, ale także na rekreacji. Dlatego też w powiecie radomszczańskim takich obiektów jest coraz więcej. Ta inwestycja myślę, że może być pokazana jako modelowa.